wszystko odbędzie się w trzech kategoriach. Piosenka harcerska, scenka i piosenka skautowa. I na początku chcielibyśmy zaprosić komendantkę, chówca, Paulinę Sorocką, już chciałem powiedzieć Figlewicz. Wielkie brawa! Czuwaj. Czuwaj! Witam serdecznie w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Witam kochanych rodziców, którzy przybyli tutaj, żeby nas wszystkich oglądać. Witam szanowne jury, witam wszystkich instruktorów naszego chówca, wszystkich drużynowych, przybocznych. Witam zuchy i harcerzy. Życzę wam udanego festiwalu, takiego, którego się nie zapomina przez całe życie. I życzę wam też powodzenia i jak co roku powiem, niech wygra najlepszy. Wróćcie hałas! Być wytrwałym, silnym być, oto co
kochani, to jest cel, którego chcę, Boże, tylko daj mi sił. Boże, tylko daj mi sił. Papa, 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 papa
Brava. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem, komentujemy tutaj i mówimy, że wszystkie powinny mieć pierwsze miejsca. Wiem, oczy równe, słuchaj. 64 i 64. Say no, say yes, say no. Say no, say yes, say no. Karamba. Karamba. Oh, samba. Oh, samba. I pierwsze miejsce w kategorii kapelusz zdobywa
Zosia Kowalska. Dobra, dziewczynom już dziękujemy. Wielkie brawa dla dziewczyn! I teraz kolejna kategoria, czyli portret generała Roberta Baden-Powella. I za zajęcie drugiego miejsca w tej właśnie kategorii zapraszamy Lenę Rachwał. Pierwsze miejsce w kategorii portret generała Roberta Baden-Powella zdobywa Berenika Kowalska! Bardzo proszę. Brawo, brawo, bravissimo, titi, brawo, brawo, bravissimo, titi, brawo, bravissimo, brawo, bravissimo, brawo, brawo, bravissimo. Okej, teraz mamy taką nową kategorię. Zapewne niektórzy harcerzy nawet nie wiedzieli, że ona się odbyła, bo odbyła się trochę wcześniej. Postanowiliśmy w tym roku nagrodzić także najlepsze scenariusze, ponieważ często nasi utalentowani polonistycznie druhowie i druhny pracują nad tymi scenariuszami scenek bardzo długo i są one naprawdę bardzo ciekawe. Więc zdecydowaliśmy się również te scenariusze nagrodzić i przyznać dwa równorzędne, pierwsze w tej kategorii miejsca dla 19 myśliwki, drużyny harcerskiej Szkoła Ogląd i 27 MGZ Łobudy. Wielkie brawa! Gratuluję. Najlepiej umundurowaną drużynę chłopca ZHP Myślenicy. A tą drużyną jest 7. Myślenicka drużyna harcerska Wypustki! I właśnie najlepiej umundurowany! Najlepiej umundurowany drużynowy! Dziękuję bardzo! I bezapelacyjnie, kto nam został? Nie słyszę kto? A może Budyń? 239 punktów! Gratulujemy! Właśnie kwestii, ale mamy też nagrody w poszczególnych kategoriach. Po jednej nagrodzie dla drużyny, która wykonała najlepszą scenkę, najlepszą piosenkę harcerską i najlepszą piosenkę skautową. I teraz dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii piosenka harcerska dla 19. Myślenickiej drużyny harcerskiej Szkoła Orląt! Zapraszamy do nas! Scenka z życia generała Roberta Baden-Powella. Dyplom za zajęcie pierwszego miejsca w tej kategorii zdobywa... Uwaga, uwaga! Awangarda! Zapraszamy przedstawiciela Awangardy na scenę. Od drużynowej w sumie. Proszę. Pierwsze miejsce w kategorii piosenka skautowa zajmuje
27. Myślenicka gromada zrobiła, a może Budyń, wielkie brawa! A może Budyń, cała gromada na scenie. Proszę. Jeszcze raz wielkie brawa dla Boże Budyń! Zapraszam ponownie do domu za udział przedstawiciela 9. MDS KZOZ-OR, 83. MDHK.